Przygody z muzyką zaczęłam chwilkę po przedszkolu. Oznajmiłam moim rodzicom z przytupem, że chcę grać na skrzypcach. I dostałam się do szkoły muzycznej na całe moje szczęście. Przez 6 lat grałam na skrzypcach, potem grałam kolejne 6 lat na saksofonie. Poszłam na studia na saksofon, na Akademię Muzyczną i też na wokal, na Bednarską do Warszawy. Tak to wyglądało ze strony formalnej, a oprócz tego spędzam czas z cudownymi muzykami, dzięki którym mogę się cały czas rozwijać, bo dali mi dużo od siebie. Daje taką możliwość wyrażania czegoś ponad same dźwięki przez użycie tekstu. Jest to dla mnie dość świeża sprawa, porównując okres nauki wokalu do nauki muzycznej w ogóle, ale daje to tak nowe dla mnie formy wyrazu, że totalnie podoba mi się śpiewanie i w przypadku projektu Industrialny, który dzisiaj wystąpi, więcej śpiewam niż gram, odwrotnie jest z drugim projektem na płycie. Ale podoba mi się to, bo mamy taką taneczną, rockowo-imprezową sytuację i ja mogę napędzać ludzi głosem. To jest fajne energetycznie. Rzeczy, o których śpiewam, dotyczą sytuacji, które przeżyłam. Zarówno tych dobrych, kiedy potrafię coś z ludźmi, razem stworzyć i dobranie się razem powoduje rozwój sytuacji na dobre i też niektóre teksty dotyczą sytuacji, w których byłam mocno z kimś zespolona w tworzeniu, a niestety to nie potoczyło się dobrze i jakie były tego konsekwencje. Gdzieś tam misją w tym, co robię, jest opowiadanie o tym, że marzenia warto spełniać i myślę, że wszystkie te teksty w sumie tego dotyczą. Michał Kowalski, Tomasz Dala-Mądzielewski, Lena Romul. Dziękuję.